Witam serdecznie, Małgorzata Hana z pracowni Zdobnictwa Ludowego w Rońcu. Witam wszystkich na kolejnych naszych zajęciach. Poprzednie mieliśmy w maju z okazji Dnia Matki, a teraz chciałabym przedstawić Wam kolejne warsztaty z wykonywania kwiatów. Tym razem będzie to mak. To czerwona krepina, zielona krepina, czarna, zielona bibuła i płatki kosmetyczne, takie ja używam. Potrzebny nam jest jeszcze cienki drucik, no i drucik na łodyżkę, ewentualnie może być to łodyżka drewniana, czyli z jakiejś gałązki. Więc tak, łodyżkę i ja biorę płatek kosmetyczny, można go przeciąć na pół w zależności od tego, jaki chcemy wykonać środek. Ja zaginam tak drucik troszeczkę, żeby nam płatek się mógł lepiej zatrzymać na nim i żeby powstała taka główka. Biorę, ucinam taki kwadracik 9×9 i powstaje nam taki okrągły, ładny środeczek. Do tego wykorzystuję czarną, może być krepina, może być bibuła zwinięta w taką wstążeczkę. Zawiązujemy i mamy taką kuleczkę. Z czarnej krepiny bądź też z bibuły wykonujemy czarny taki paseczek. Ten paseczek wykorzystujemy do środka, bo w maku ten środeczek jest właśnie z takim czarnym, z elementem czarnym. I to przyciskam sobie drucikiem, a można nitką. Obcinam tą niteczkę, bo już nie będzie ona nam potrzebna. I teraz ucinam kwadrat z czarnej krepiny, gdzieś tak 5 cm, może być 6, w zależności od tego, jakie pręciki, ile, jakiej wielkości chcemy, żeby powstały. A ponieważ mak ma takie czarne pręciki, że zwijam po przecięciu, zwijam te poszczególne elementy. Pręciki można, ja zawijam na tej zielonym pręciku, kuleczce już wykonanej. Przyciskam drucikiem, cały czas jednym drucikiem to robię, żeby nam... O, i już tutaj mamy ładny środeczek. Następnie wycinamy płatki maku. Używam czerwoną krepinę, ale też maki w ogrodzie. Też mamy, jedne są bardziej takie czerwone, inne są bordowe, a są też pomarańczowe, żółte. Taki płatek jeden to jest 7 cm na 5, na 6, w zależności jak wielkie chcę wykonać płatki. Są takie prostokąciki i tutaj wycinam miejsce na łodyż, na przymarszczenie, a górę tylko zaokrąglam, nie przecinam. Tu, o, zaokrąglamy, żeby wyszło nam to ładnie. I teraz z takich płatków wycinamy 6. Marszczymy je na górze, tak rozciągamy, potem robimy wgłębienie i tak w każdym płatku. I teraz zawijam sobie te płatki na tych pręcikach. Te moje pręciki są czarne, aczkolwiek mogą być też, można użyć na przykład kaszy manny i końcówki
najpierw na klej, a potem do kaszy mannej, więc będą miały wtedy takie białe końcóweczki, tak jak w polnych makach to jest. Na połączeniach tych, które wcześniej wykonałam. Zaciskamy drucik, ewentualnie nitkę i mamy gotowy mak. Drucik przycinam tutaj czarny pretem. I teraz wielkość kwiatów w zależności od tego, jak chcemy, żeby wyglądał. Jeśli chcemy, żeby on był większy, no to wtedy rozciągamy sobie jeszcze bardziej, formujemy tak wedle własnego uznania, jak on ma wyglądać. Mniejszy, większy. Jeśli chcemy, żeby były mniejsze, no to po prostu płatki wycinamy mniejsze. Następnie z zielonej krepiny ucinam taki pasek gdzieś 2-centymetrowy szerokości i klejem smaruję, żeby zakleić łodyżkę. Zasłaniamy tę nitkę bądź drucik i tą łodyżkę zakręcamy krepiną, ale tak do pewnego momentu. Do tego wszystkiego potrzebne nam będzie jeszcze listki. Ja sobie wcześniej taką formę listka wycięłam, podpatrzyłam, jak w maku listek wygląda. Odrysowałam na papierze i taki właśnie listek wycinamy. Wtedy, jeśli mamy wzór, jest nam dużo łatwiej. Ja sobie już wcześniej nawycinałam takich listków. Do listek też właśnie, w zależności od wielkości, jaki chcemy, żeby on był. Jeśli większy. Moje listki są z zielonej krepiny. Pasek jest taki gdzieś 9 cm na 8 szerokości. W maku jeszcze zrobimy. Taki pączek. Bardzo często właśnie maki mają sobie takie pączki i też używam do tego płatek kosmetyczny. Ładnie nam się tutaj taka kulka tworzy. Do tego zielone użyjemy. Można z końcówki wycinanego listka użyć zielony owijkę i cienkim drucikiem zawijamy i robimy łodyżkę troszkę, bo musi być ten pączek przy kwiacie. No i zawijamy, może być bibuła, może być krepina, ale tak, żeby dla estetyki kwiatu, żeby on wyglądał rzeczywiście ładnie, to najlepiej jest używać zielonego jednego koloru. Wtedy on będzie rzeczywiście taki ładny. Nie zawsze połączenie kolorów jest korzystne do tego, żeby nam powstały ładne kwiaty. No i właśnie taki pączek dołączam. To cienki drucik i na to nawinięta cienka bibuła zielona. O. I tą serpentynkę
przykleimy. Żeby powstała, to używam ołówka. Zawijam. Taka sprężynka nam wyjdzie. O. I dokładamy do kwiatka. Dołączamy listki. Wycięłam tu trzy, więc tutaj dwa zrobimy, a jeden zrobimy niżej. O. I powstaje nam piękny mak, które teraz akurat w ogrodach najbardziej kwitną, jak obserwujemy pola. To mamy właśnie piękne maki, piękne rumianki i chabry. I całą łodyżkę zawijamy do końca. Końcówkę przyklejamy, żeby nam się nie rozpadł kwiat. I proszę bardzo, mamy piękny mak. Dziękuję bardzo.